Witam ponownie w Zagrajmy w Pokémon Krystal. Kiedy ostatnio skończyliśmy, wchodziliśmy do centrum Pokémon. Nie zrobiłem tego poza nagraniem, bo nagrywam od razu po tamtym odcinku. Tak, zrobiłem sobie dłuższą sesję nagraniową, żeby mieć co wrzucać przez najbliższe 100 lat. No, ho, ho, ho. Tak, skoro już wypędziliśmy panów w czarnym, możemy iść do sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna pod przewodnictwem Baxiego to sala Pokémonów robaków. Tak, dowiadujemy się, że Pokémony robaki nie lubią ani ognia, ani ruchów latających. No. Tak, tutaj trenerów jest już o wiele więcej niż w poprzedniej sali gimnastycznej. Chociaż nie wiem, czy sala gimnastyczna to jest odpowiednie określenie dla sal. O nie. Nie. No dalej. Jeden. O. Ale głupia. Dajesz. Kurde. Mam dziwne szczęście do idiotów, trenerów, AI. Spinarak. Ze spinarakiem może być o tyle ciężko, że spinarak umie zatruwać. A zatruwanie, jak wszyscy dobrze wiemy, jest złe. Tak samo spowalnianie. Ale to i tak mu nie pomogło. Spinarak to fajny Pokémon. Tak samo Mariados. Jego ewolucja. Kiedyś trenowałem, to wiem. A ty coś powiesz, bliźniaczko? Tak. Chodźmy na lewo. Tak, jego dorosłe Pokémony też są silne. Mocarne wręcz. Paras! No to może być problem. Jeśli Paras zastosuje to, co myślę, że zastosuje... Nie zrobił tego. No i fan, kiedy ty się nauczysz dobrych ruchów ziemnych albo kamiennych? Właściwie to ruchy kamienne też dobrze... Ach, na sam koniec walki. No, co za fredota gry? Ale na czym to ja... Tak, ruchy kamienne też są dobre przeciwko robakom. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Nie jestem pewien, ale... No tak, to trzeba przyznać. Nie wiem, czy o tym już mówiłem, ale Pokémony robaki ewoluują bardzo szybko. Weedle ewoluuje bodajże na 6 albo na 8 poziomie w Kakunę, a Kakuna na 10 albo 12, już nie pamiętam dokładnie, w Beedrilla. Ja się zastanawiam, czemu on użył Stringshota, skoro i tak każdy Pokémon jest teraz szybszy od Fanpi. Kakuna. No, spamuj mi teraz Hardenem. Harden, tak. Nie ma to jak spamować jednym ruchem, bo się nie ma żadnego innego. Dlatego Kakuna... Kakuna zdobyła się poprzez ewolucję w Weedle, żeby znała chociaż Poison Sting. A to Beedrill. Wydaje mi się, że całkiem niezły Pokémon. Ajajaj, przestań.
Przestań to łaskocze. Jeny, jakie ja mam szczęście. Jak ja używam Fury Ataka, to zawsze wali tylko dwa razy. Bo nie może walić mniej niż dwa razy, ani więcej niż pięć. Przestań. Koniec. No. Jeszcze mu krytyk wszedł. I dostaliśmy całkiem sporo doświadczenia. Dlatego warto walczyć z Pokemonami na najwyższym stopniu ewolucji. Bo z doświadczeniem jest tak, że... A, tam już jest. Z doświadczeniem u Pokemonów jest tak, że... Jeszcze z tobą powalczę, tak dla zasady. Tak, że dzikie Pokemony dają najmniej doświadczenia. A Pokemony trenowane przez trenera nawet na niższym poziomie niż dzikie dają więcej doświadczenia. Tak samo im wyższy stopień ewolucji, tym więcej doświadczenia dostajemy. Całkiem logiczne, biorąc pod uwagę, że Pokemon... Daj spokój. Że Pokemony wyewoluowane są silniejsze. Albo przynajmniej powinny. Fanpi, nie fejluj. No, będę musiał iść do centrum. Pokemon. No nie. A właściwie to nie. Mam jeden pomysł. Tylko niech mnie walną jeszcze z kilkanaście razy. Tak, co dobre w paraliżu mojej fanpi, to to, że nie może być teraz zatruta. Bo na Pokemona może być tylko nałożony jeden status. Nazwijmy to statusem. Czyli paraliż i tak dalej, i tak dalej. Jednakże zakochanie, atrakcja i konfuzja nie wliczają się i może być i paraliż, i konfuzja, i atrakt. To jest trochę wredne. Dobra. Paczka... Aj, nie ten guzik. Paralyzed Berry. No dobra. Oto Baxi. Baxi nigdy nie przegrywa, jeśli chodzi o robacze Pokemony. Tak, jego nauka, doświadczenia i tak dalej doprowadzą go na szczyt jako autorytet wśród robaczych Pokemonów. Baxi ma Metapoda na 14 poziomie. A ja mam Flail, które nie zadziałało zbyt dobrze. Jednakże obawiam się jego jednego Pokemona. Jeden jego Pokemon jest no niesamowicie mocarny. I chyba nawet następny będzie. A nie, jeszcze nie Kakuna. Czyli zostawia swojego charakterystycznego Pokemona na koniec, na deser. No przestań, nie wiem, zaspamuj mnie Poison Stingiem albo coś. No moje szczęście po prostu. A oto Scythe. Charakterystyczny Pokemon Baxiego, jego najsilniejszy Pokemon i Pokemon na 16 poziomie, który jest szybki i silny. Ale mam nadzieję, że go szybko... Szlag! Dobra, a nie! Kurczę, Mud Slap nie zadziała, bo on jest po części latający. Szlag! Nie, nie! Ach.
Fury Cutter ma to do, jest ruchem, który ma to do siebie, że staje się silniejszy, im dłużej się go używa. Podobnie jak Rollout. Nie. Kurczę, no. Haha, fail. A masz teraz... Nie, zostaw mnie. Szlag. Au. Tak, jestem ekspertem na odnośnie Pokemonów, tak. I otrzymaliśmy odznakę Ula, czyli Hive Badge. Tak, Pokemon do 30 poziomu będą nas słuchać. Możemy używać kat poza walką. A także otrzymaliśmy Fury Cutter w temie. Jest to ruch, który wynalazł sam Bugsy. Tak, on to odkrył, fajnie. Au. Ile ci zostało życia? 3. Czyli nie zdążę. Cóż, w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Crystal pójdę się wyleczyć i pójdziemy dalej z naszą przygodą. Więc do następnego razu, trenerzy!